Telewizja Polska przedstawia film z serii Sherlock Holmes i dr Watson. W rolach głównych Geoffrey Whitehead, Donald Pickering oraz Patrick Newell. Na motywach opowiadań Artura Conan Doyle'a. Scenariusz Joe Morheim. Muzyka Irwin Drake. Reżyseria Roy Ward Baker. Charlton Manor. Dwór w Tarleton był jednym z tych wielkich, wiejskich domów zbudowanych w zeszłym stuleciu dla dużych rodzin i licznej służby. Teraz mieszkało tu dwoje ludzi. Milioner, swego czasu minister spraw zagranicznych, Lord Tarleton i jego żona. Lord po wycofaniu się z życia publicznego zajął się wyłącznie okultyzmem, spirytyzmem i badaniem zjawisk życia pozagrobowego. Tej nocy znów szukał kontaktów ze światem duchów. Tym razem z powodzeniem. Wieża śmierci. Pan Sherlock Holmes, jak sądzę. Morton Hedlock, radca prawny. Tak, mogę wejść? Proszę bardzo. Pan Hedlock, mój przyjaciel, dr Watson. Proszę usiąść. Dziękuję. Przyszedłem w bardzo smutnej sprawie. To jest list Lorda Tarletona, którego interesy mam zaszczyt prowadzić od wielu lat. 3 lata temu dał mi to, abym doręczył panu, ale dopiero po jego śmierci. Zmarł tej nocy. Przykro mi to słyszeć. Miałem przyjemność spotykać nieraz Lorda Tarletona. Był człowiekiem wybitnym. Mój najlepszy klient. Czy zna pan treść tego listu? Miałem go przechować i doręczyć, a nie przeczytać. Pan Sherlock Holmes, szanowny panie, jak pan już wie, nie żyje. Gdy teraz piszę do pana, nie mam pojęcia, gdzie i jak umrę. W ciągu mojej długiej kariery w rządzie i w przemyśle narobiłem sobie wrogów. Proszę, aby pan zechciał zbadać okoliczności mojej śmierci, jakakolwiek ona będzie. Niniejszym upoważniam pana do podjęcia wszelkich kroków, jakie uzna pan za konieczne, by poznać prawdę. Serdecznie dziękując stamtąd, gdzie jestem, z poważaniem, Tarleton. Nadzwyczajne. W ostatnich latach
Lord zabawiał się w spirytystę i jasnowidzia. Nie traktowałbym tego listu zbyt serio. Wydaje się, że napisał to człowiek w pełni władz umysłowych. Lord Tarleton zmarł na atak serca. Jego lekarz, dr Rinaldo, potwierdził ten fakt i podpisał świadectwo zgonu. Pan też jest tego zdania? Oczywiście. Ciekawe. Watsonie, przyznam, że urzeka mnie ta prośba. Człowiek z zagrobu szuka prawdy o swojej śmierci. Co ty na to? Miałeś już wielu niezwykłych klientów, ale żaden z nich nie był martwy. Panie Hedlock, zajmę się tą sprawą. Testament Lorda Tarletona miał być odczytany w obecności wszystkich jego spadkobierców. Lord wierzył, że zdoła z zagrobu pomóc Holmesowi w odnalezieniu mordercy. Ukochanej żonie Sylwii zostawiam 50% mojego majątku, przede wszystkim nieruchomości, gotówki oraz papierów wartościowych. Arthurowi Smythowi, memu zaufanemu wspólnikowi, 10% mojego majątku. Doktorowi Wiktorowi Rinaldo, przyjacielowi i lekarzowi, 10% mojego mienia. Elizabeth Hargrove, uroczej oddanej pielęgniarce, 10%. Mortonowi Hadlockowi, nieocenionemu radcy prawnemu, 10%. Oraz dla Brytyjskiego Instytutu Parapsychologii przeznaczam 10% mojego majątku na prowadzenie dalszych badań okultystycznych. I ponadto własnoręczny przypis Lorda Tarletona. W tej chwili jestem pewny, że wśród obecnych jest Sherlock Holmes. Przybył na moją prośbę. Proszę udzielić mu pomocy we wszystkim, o cokolwiek poprosi. Panie Holmes, jest pan tutaj, bo istnieje podejrzenie, że popełniono zbrodnię. Co panu mówi fakt, że śmierć lorda przyniosła korzyść nam wszystkim? Myśli pan, że ktoś z nas go zabił? Istotnie, Lord Tarleton został zamordowany i morderca siedzi w tym pokoju. Czy pan wie, co pan mówi? Wiem. I pani chyba też wie. Kto to zrobił? Śledztwo ukończę jutro. I wtedy wskażę mordercę. Mam tylko jedną prośbę. Chciałbym spędzić tę noc w wieży. W wieży? Tam jest bardzo niewygodnie. Nie szkodzi. Proszę zrobić z resztą wieczoru, co państwo zechcą. Nie będzie żadnego wypytywania. Moje śledztwo pójdzie po innej linii. Chodź, Watsonie. Mamy sporo roboty. Zwariowałeś? Nie masz dowodu, że popełniono morderstwo i żadnych podstaw do oskarżania tych ludzi. Rzeczywiście. Więc co planujesz? Opieram się na dwóch sprzecznych założeniach. Pierwsze, jeśli wszyscy są niewinni, nie mam się czego lękać. A drugie? Jeśli ktoś z obecnych zamordował Lorda Tarletona, to mogę nie przeżyć tej nocy. Dobranoc. Gdybyś czegoś potrzebował, wezwij mnie. Dobranoc, śpij dobrze. Chyba już sobie poradzę. Jedynym źródłem światła w wieży są świece. Tak sobie życzył mój mąż. Uważał, że nowoczesne oświetlenie gazowe odstrasza duchy, które próbował wywoływać. Rozumiem. Panie Holmes, nadal zamierza pan jutro wskazać mordercę? Jutro rano, Lady Tarleton. Dobranoc.
Lepiej się już czujesz? Yes. Tak. What happened? Co się stało? I don't know. Nie wiem, przyszedłem tu, bo byłem niespokojny. Drzwi były zamknięte, włamałem się, leżałeś nieprzytomny. Spróbowałem cię wyciągnąć. I sam zemdlałem. Ktoś mnie zamknął. Dobrze się czułeś, zanim wszedłeś do pokoju, do wieży? Doskonale. Więc coś w pokoju omal nas nie zabiło. Chyba tam nie wrócisz. Tam jest rozwiązanie. Widocznie wiatr zdmuchnął świecę. Uważaj, Watsonie. Czy ktoś mógł się tu dostać niepostrzeżenie? Ale jak? Pokój nie jest taki duży. To świece. Co? Są czymś nasycone. Paląc się, wytwarzają trujące opary, które szybko wypełniają pomieszczenie. Kto je przyniósł? Kto cię zamknął? Ten, kto zabił lorda Tarltona. Świece już są. Świece. I coś jak czarna pasta do butów. Gdzie to może być? Znalazłem. Wspaniale. To jest nie do zniesienia. Czekać na Holmesa, by wskazał, kto z nas jest mordercą. Pan Holmes słynie z wykrywania zbrodniarzy. Ale tym razem mu się nie uda, bo nikt tu zbrodni nie popełnił. Jak państwo wiedzą, sam zbadałem lorda Tarltona. Dzień dobry. Dziwi pana mój widok, panie Hadlock? Wcale nie, to nerwy, jestem wyczerpany. Mieliśmy wszyscy przykrą noc. Zechce pan już rozładować napięcie i powiedzieć, kto zamordował mojego męża. Niestety nie mogę, Lady Tarleton. Bardzo przepraszam. Tej nocy stało się coś niezwykłego. Muszę więc odłożyć wskazanie mordercy aż do wieczora. Cóż takiego niezwykłego? Skontaktował się ze mną duch lorda Tarltona. Nie wierzę. To niemożliwe. Czyżby? Co panu powiedział? Że został zamordowany przez kogoś tu obecnych. Wszystko wyjaśni się dziś o północy w czasie seansu, który odbędzie się w wieży. Chyba państwo tam będą. Nie mogę czekać przez cały dzień, mam bardzo ważne sprawy. Powiedziałbym, że najważniejsza sprawa jest tutaj. Obiecywał pan, że wskaże mordercę dziś rano. Skąd możemy mieć pewność, że to nie wykręt? Prosiłem doktora Watsona, by pojechał do Londynu po inspektora Lestrada ze Scotland Yardu. Gdy morderca zostanie ujawniony, Lestrade od razu go aresztuje. Naturalnie, doktorze, zawsze chętnie wyciągam do Holmesa pomocną dłoń, ale to, o co pan prosi, nie należy do procedury. Czy Holmes ma już dowód, że Tarleton został zamordowany? Nie. Czy wie, kto popełnił zbrodnię, zakładając, że była to zbrodnia? Nie. Holmes chce, bym pojechał aresztować mordercę, lorda Tarltona, przypuszczając tylko, że było morderstwo i że ktoś tam jest mordercą. Tak. Niech pan da spokój, doktorze. Nie mogę działać urzędowo na tak wątłej podstawie. Przykro mi. Inspektorze, tej nocy ktoś próbował zabić Holmesa. Teraz pan mi to mówi? Jedziemy. Proszę położyć ręce. Dziękuję.
Myślimy wszyscy o lordzie Tarltonie. Proszę się skoncentrować. Tymczasem zapalę świece mistyczne. Lordzie Tarleton, zebraliśmy się tu w myśl Twego życzenia, by zdemaskować kogoś, kto z rozmysłem położył kres Twojej ziemskiej wędrówce. Jeśli słyszy mnie Pan, Lordzie Tarleton, proszę zastukać 3 razy. Słyszymy Cię, Lordzie Tarleton. Prosimy, by Pan się zmaterializował. Duchu, zmaterializuj się i wskaż Twego mordercę. Długo to będzie trwało? Kilka minut, kilka godzin. Poczekamy. Czy możemy otworzyć okno? Tutaj jest duszno, trudno oddychać. Okno jest uszczelnione. Nie da się otworzyć. Przynajmniej otwórzmy drzwi. Brak świeżego powietrza. Drzwi są zamknięte na klucz. Lord Tarleton życzył sobie tego na czas seansu. Pan nie wie, co pan robi. Trzeba tu wywietrzyć. Nie ma powodu do niepokoju. Pan nie rozumie. Zaraz wszyscy umrzemy. Doprawdy, Lady Tarleton? Dlaczego? Opary, głupcze, opary z tych świec nas zabiją. Wiktorze, otwórz okno. Nic z tego, Rinaldo. Nie ruszać się. Panie Holmes? Klucz. Drzwi nie są zamknięte, Lady Tarleton. Zasuwka jest wyłamana. I te świece nie są trujące. Tylko poczernione, żeby wyglądały jak świece, których użyła pani i doktor Rinaldo do zamordowania męża. Pani pozwoli. Oszukał nas pan. Oszukałem. Proszę, Lady Tarleton. Która jest ta zatruta? Ta. A to zwyczajna świeca pomalowana na czarno. Jesteś pewny? Całkowicie. Nie moglibyśmy ich zapalić na zewnątrz? Nic nam nie grozi, dopóki okno i drzwi są otwarte i jest tu przewiew. Chcesz sprawdzić, która wypali się szybciej? To może być cenna informacja. W razie, gdyby ktoś kiedyś pokusił się o użycie takiej świecy. Zbadajmy knoty tych dwóch świec. Ten jest zatruty, ten nie. Proszę. Popatrz przez lupę. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, inspektorze. Już idziemy do pana. Nie ma pośpiechu, wstąpiłem przy okazji. Knot tej świecy jest grubszy. Dodanie trucizny do wosku sprawia, że świeca pali się gorzej. Potrzebny więc jest grubszy knot. To nadzwyczajne. Tak, prosta rzecz może być zabójcza? Owszem. Zapalił pan cygaro od jednej z tych świec? Tak, albo co? Od której? Od tej. Nie, od tej. Od jednej z tych dwóch. Chwileczkę, Watsonie. 3, 4, 5.
7, 8, a potem 9 i 10. Co pan robi? Użył pan świecy z prawej strony. Chyba tak. Jak pan to zgadł? To geniusz Holmesa. Ale niech pan skorzysta z mojego sposobu. Lepsza będzie zapałka. Dziękuję, doktorze. Nie powinno się zapalać cygara od świecy. Potem jest nieprzyjemny smak w ustach. W pozostałych rolach. Zdjęcia Gabor Pogań. Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Tekst polski Stanisława Dziedziczak.